Co my tu mamy? O kurde, na samym wejściu bardzo dużo telewizorów. Spróbujemy wejść. Co tu się działo? Zobaczcie, cały dom telewizorów. Część się zawaliła. Fajna. Tylko czy ciężko będzie tu chodzić, wiesz? Zobaczcie, większość telewizorów spadła z góry. Zastanawiam się, czy trafimy na dobre modele, ale z tego co widzę, chyba tak. Najpierw spróbuję wejść tam, a na samym końcu wejdziemy i zobaczymy, co się znajduje na samym dole. O kurde. Zobaczcie, tam też telewizory. To jest za mną. Ewidentnie ktoś zajmował się elektroniką. Kurde, tutaj też się zapadło wszystko. Setki telewizorów. Tu nie ma miejsca, gdzie stopy postawić. Tyle ich jest. To bardziej przypomina magazyn niż mieszkanie. Tutaj to samo. Przejdziemy się tu kawałek. Podnieś się dach oczywiście. Tutaj jest chyba łazienka. Widzę tam z tyłu wannę. Dobra. O kurde. Spróbuję wejść do góry. Albo najpierw na dół. Ale czy tam się w ogóle da wejść? Chyba nie. Nie sądzę. Dobra, zostawimy to na sam koniec. Wejdziemy do góry. Może tu się troszkę rozluzuje. Może tu się troszkę więcej miejsca zrobi. Magnetofony. Troszeczkę urozmaicił nam urbex. Magnetofon Philipsa. Tam widzimy spalony garaż. Nie wiadomo, kto zapuszył ogień. Tu jest jeszcze jakaś wnęka. Kolejne radia, rama i maszyna Singera. Chyba że nie można się tutaj swobodnie poruszać.
spróbujemy zejść na sam dół. Tam, gdzie widzieliśmy bardzo dużo telewizorów. To niemożliwe. A spróbuję tam wejść do góry. Szczerze, nie ma gdzie nogi postawić. Wszędzie są telewizory. Nawet tutaj mamy takie dwa małe. Zobaczcie, co się stało z sufitem. Siemano. Czy pan chciał kupić u mnie jakiś telewizor? Jedno jest pewne, że na pewno będzie na czym oglądać. Kula, zobacz, co tu się dzieje. Są setki. Setki telewizorów. Można w setkach liczyć, spokojnie. Ale to mi bardziej przypomina na magazyn niż dom. Coś mi się tak wydaje. Idę zobaczyć jeszcze na dół. Ale tam chyba ta sama sytuacja. Tam była jeszcze piwnica jest. Jeszcze piwnica jest? Tak. No to na pewno zerkniemy tam zaraz. Nic nie może wejść. O kurde. Na górze też są? Tak, ale niewiele. W tym przypadku niewiele może oznaczać 50. Dokładnie. Dobra, idziemy na dół. Według informacji Adama jest tutaj jeszcze piwnica. O kurde, tu już są troszkę nowsze, widzę. Chociaż te na samym końcu są bardzo ciekawe. O, jest piwnica. Jest piwnica. Jest piwnica. I są dwa ciekawe telewizory. O kurde, widzę, że jest tutaj spora wilgotność. O kurde, nie ma gdzie stopy postawić. Schody chyba nie są w zbyt dobrym stanie. Czy ryzykować, czy nie? A to jest pytanie. Już za późno. Jestem na dole. Ale co tutaj? Co tutaj jest? Kolejne telewizory. O Boże. Jakoś nie jestem zaskoczony. Tutaj są już trochę wybebeszone. Być może takie, których nie dało się naprawić. Monitory. Nie jest to zbyt ciekawe miejsce. Chyba będziemy się zawijać po prostu. Bo tutaj chyba nie warto wchodzić. Co tam jest? Więcej części, ale całych telewizorów tutaj już nie ma. Zobaczcie, belki przegniły. Niebawem tutaj też wszystko runie. Trzeba uważać, gdzie się stawia nogę. Zobaczcie te schody. Nawet nie trzymają się na końcówkach, tylko na rurze.
Tu jest przypięta rura. Dziwię się, że mi to utrzymało. Ale udało się, więc wyjść też wyjdę. Pokój, który widać z tej strony, z samego wejścia. Szczerze, tylu telewizorów w jednym miejscu jeszcze nie widziałem. Woli trzeba będzie wychodzić z tego miejsca. Co? Siema, no. No, a ja sobie znalazłem inne przejście. Także ty będziesz się tutaj wspinał, a ja już jestem na dole. No dawaj, Adaś, pokaż co potrafi. Czy idziesz dołem? Nie, dołem chyba gorzej mi będzie, nie? No, tam schylać się trzeba też. W każdym miejscu, ja to samo. Dobra, tutaj mamy ostatnie telewizory i będziemy kończyć eksplorację. Adaś, pomachaj widzom. Na razie, widzimy się. Zapraszamy na kanał do Adasia. Nie mieszkam w kanale, nie, nie, nie. No. Adaś też ma swój kanał, jak Tadzio Norek. Dobra, na razie, trzymajcie się.